właśnie trwają wyścigi zawodników na quadach podczas drugiego dnia Orlen Super Race 5 rundy. Dzisiaj pogoda jest lepsza niż wczoraj, bo nie pada, ale jest wiecznie. Czasami wychodzi słońce, więc zapytamy zawodników, kiedy już przejadą cały ten tor, czy ta pogoda i czy te warunki były dobre, żeby zdobyć pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Także kibicujemy! To jest kategoria 2K, czyli jeździmy na ośce, napęd tylko na tylnią oś i jesteśmy w ósce na zawodach. Na pewno kondycyjnie trzeba dużo ćwiczyć, żeby przejechać chociaż te 2 godziny na pełnym gazie, żeby starczyło sił po prostu. Dzisiaj trasa była przygotowana perfekcyjnie, pogoda też dopisała nie to co wczoraj, że tak powiem wymarzony rajd dzisiaj. Także. Nawet nie patrzyłem na czasy, bo tu ciężko z internetem, ale okrążenie pokonaliśmy dość sporo, ale im dalej w las tym lepiej. W kategorii 4x4, 2 godziny jeździłem kanałem Renegade'em i trasa, no nie powiem, była wyboista, dziury, kolejny. Kamienie uderzające w gogle, mi też jeden uderzył. Ciężko było. Trasa bardzo fajnie przygotowana względem zeszłego roku. Było mniej dróg asfaltowych, więcej dróg takich. Było mniej asfaltu po prostu, mniej dojazdówek, po prostu fajnie w terenie. W takim razie, jakby się nam Pan jeszcze przedstawił, imię, nazwisko, które miejsce, jaka kategoria? Nazywam się Kacper Kałuża, kategoria 2 quad.